Zrezygnowali Pruszkowianie, tyle że piłka posłana wprost pod nogi Sernasa, otwarta cała lewa strona boiska, posłał piłkę na prawą Litwin, Adrian Budka, teraz przeniesienie akcji na drugą stronę placu gry, jest strzał, jest bramka, kolejna w tym meczu, bramka, którą Widzewiacy, no myślę, podkreślają znakomitą grę, autorem tego gola Brazylijczyk Dudu i on podobnie jak Ostrowski zdobywa w 84. minucie spotkania swojego gola numer 1 w barwach Widzewa. Asysta Adriana Budki zostawili w polu karnym bez opieki Brazylijczyka do byłego piłkarza Litek Słowecz, podopieczni Przemysława Cycherza. Widzew 6, Znicz 0. Trzy bramki Sernasa, Ostrowski, Panka i Dudu. W tym spotkaniu nie miał zbyt wielu okazji do tego, by interweniować we własnej bramce. Robak, lepszy w tym starciu siłowym, Błażej Radler, ale piłka dla Widzewiaków. Sernas, kapitalnie, balansem ciała zgubił Piotra Klepczarka. Faulował już Januszewski. A Widzewiacy to też specjaliści, jest kilku piłkarzy w zespole Pawła Janasa. Rzutów wolnych w odległości kilkunastu metrów od linii pola karnego. I Dudu, i Sernas, i Robak ustawieni przy piłce. Cecherz już w zasadzie bezradnie stojący przed ławką rezerwowych, przestępujący z nogi na nogę. Wciąż jeszcze chyba nie w pełni ukontentowany Paweł Janas. Popatrzmy, za moment rozpocznie się 90. minuta. Dudu! Kapitalnie! Piękny gol Brazylijczyka, 7-0 dla Widzewa. Osiemdziesiąta dziewiąta minuta, bo kończyła się ta przedostatnia minuta regulaminowego czasu gry. Widzew zdobywa siódmą bramkę, po raz drugi w tym meczu. To jest drugi gol strzelony z rzędu przez Dudu. Brazylijczyk wpisuje się na listę strzelców. Popatrzmy, no gol, który będzie można oglądać w wielu, wielu powtórkach. Piłka odbija się od wewnętrznej części słupka. Łukasz Błażejczyk puszcza trzecią bramkę w tym meczu. No i znów nie miał szansy nawet na to, aby tę piłkę próbować wybić poza światło bramki. Widzew, Znicz, 7-0.